Jak być szczęśliwym. 195. odcinek podcastu internetowych sprzedawców i w tym odcinku opowiem jakby z mojej perspektywy po różnych tam przejściach, pomysłach na to właśnie jak być szczęśliwym, czym jest dla mnie szczęście, jak ludzie mylą szczęście, jak gdzieś tam wchodzą w pogoń za szczęściem, które tak naprawdę na końcu te osoby uszczęśliwe. Też opowiem Ci o tym moje doświadczenia po tym, jak z 3000 miesięcznie przeszedłem na powyżej 1 000 000 miesięcznie, czy pieniądze dają szczęście. To jest też bardzo ważna kwestia. Ja czasami tak spoglądam na swoje życie gdzieś tam z boku, że jest to trochę taki eksperyment naukowy, który ja sobie po prostu obserwuję i ta podróż, którą ja przechodzę, jest o tyle też potrzebna innym osobom, żeby po prostu opowiedzieć, tak, słuchaj, z mojej perspektywy przetestowałem to i teraz ci odpowiem, czy pieniądze szczęście dają, czy nie dają, czy w ogóle służą pieniądze do tego, żeby szczęście dawać, co dają pieniądze, a czego ci nie dadzą, jak w inny sposób musisz sobie poradzić z tym szczęściem i czy w ogóle coś takiego jak szczęście istnieje, bo to jest w ogóle podstawa, więc w tym odcinku podcastu pomogę ci też zdefiniować swoje szczęście, no i pomogę ci w tym, żebyś miał więcej satysfakcji ze swojego życia. Więc pierwsza bardzo ważna kwestia to jest ta podstawowa pomyłka, że człowiek nie rodzi się po to, żeby być szczęśliwy. Jeżeli sobie przebadamy, poczytamy sobie o tym, jak działa ludzki mózg, jak działa nasze ciało, jak my działamy jako ludzie. Ostatnio przeczytałem, zawsze mówiłem o tym, że tam datuje się historię człowieka, naszego mózgu, to jak on ewoluował na 300 tysięcy lat. Okazało się, że to już jest 3 miliony, że odnaleziono ostatnio szczątki tego pra człowieka, który gdzieś tam dotarł z Afryki i akurat tutaj właśnie do Hiszpanii. Hiszpania jest to też tak ciekawostka, że mnie tu przywiało, że tutaj w Hiszpanii, nie pamiętam tej miejscowości, jest właśnie miejsce, gdzie odnaleziono szczątki najstarszego człowieka i jest to datowane na 3 miliony lat. Więc pomyśl sobie, jak ten mózg ewoluował, jak on się zmieniał. I jedna z takich największych moich odkryć to jest to, gdzieś tam oczywiście wyczytanych, w tych periodykach naukowych, że właśnie mózg nie jest zbudowany po to, żeby nam dawać szczęście i w ogóle nie istnieje coś takiego jak szczęście. My oczywiście dla ułatwienia sobie pewne procesy, pewne jakieś tam zbiory emocji nazywamy sobie jestem szczęśliwy, jestem nieszczęśliwy, ale tak naprawdę mówimy o pewnych emocjach, nie? Więc pierwszą bardzo ważną kwestią, taką podstawową, to jest to, że coś takiego jak szczęście nie istnieje w terminologii psychologicznej. Oczywiście mamy tam różne określenia szczęścia, są badacze szczęścia, ale tak naprawdę jest to pewien zespół jakichś emocji i to musimy wiedzieć. Druga rzecz mega ważna, taka fundamentalna, to jest to, że twój mózg i mój, on nie został stworzony do tego, żeby dawać nam szczęście. On został stworzony do tego, żeby przetrwać, żeby przedłużyć to DNA, przedłużyć gatunek, tak? Przekazać to DNA. Tak naprawdę nasz cel w życiu to jest replikowanie naszego DNA i tak ten człowiek sprzed tych 3 milionów lat, tam chyba ludzie mieli przerwę, ale ten gen cały czas, to jak funkcjonuje nasz mózg DNA, cały czas jest przekazywane, no i właśnie za tą cechą mózgu, tym głównym zadaniem mózgu jest to, żebyś przetrwał, nie to, że masz być szczęśliwy czy nieszczęśliwy. No i taki prosty przykład. Często mówimy o tym, że po latach człowiek zaczyna rozumieć, że prawdziwe szczęście daje ci właśnie poczucie, że masz bliskie osoby przy sobie. Nie kasa, nie pieniądze, tylko właśnie to, że masz osoby, bliskie osoby przy sobie. I to jest w ogóle fundament szczęścia dla wielu osób, wielu gdzieś tam badaczy szczęścia właśnie na to zwraca uwagę, że największą radość ludziom i to poczucie tego szczęścia daje właśnie bycie z bliskimi osobami. No i teraz jeżeli sobie zastanowimy się, dlaczego tak mocno przeżywamy jakieś rozstania, tak boleśnie, tragicznie przeżywamy jakieś tam to, że ktoś nas opuszcza, że z kimś zrywamy i tak dalej, no to zrozumiemy tutaj, jeżeli zadamy sobie to pytanie, dlaczego tak się dzieje, no to jak się cofniemy do tego człowieka pierwotnego, dzieje się to z prostego powodu. Mózg boi się śmierci, jest to lęk przed śmiercią, dlatego że w procesie ewolucji myśmy wytworzyli sobie tą informację, taką podstawową, atawistyczną, że w grupie z drugą osobą jest nam łatwiej przeżyć, łatwiej przetrwać. Więc mózg tak naprawdę dlatego szuka tego społeczeństwa, tej społeczności, bycia z innymi, szuka tej swojej drugiej połówki, dlatego że wtedy mózg czuje się bezpieczniejszy, a my to właśnie często kojarzymy ze szczęściem. I takie właśnie zrozumienie tych różnych fundamentów działania naszego mózgu, ja zawsze, gdy zadaję sobie pytanie, dlaczego ludzie boją się rozstania, dlaczego ludzie boją się wyśmiania, dlaczego ludzie boją się hejtu, dlaczego ludzie się śmieją, dlaczego się nie śmieją. I zawsze, gdy zadaję takie pytanie, wiem, że to są pytania, tak jakby dziecko pytało, ale ja jestem ciekawy świata, to zawsze sobie gdzieś tam wchodzę w tą perspektywę tego człowieka pierwotnego, czyli tego, że my głównie, nasz mózg się kształtował w jaskini, tym mamy to oprogramowanie tego jaskiniowca.
a nie tego współczesnego człowieka. No i gdy zadajemy sobie takie pytanie, to zaczynamy rozumieć, że tak naprawdę szczęście to nie było coś, co było nam głównie potrzebne. Głównie ludzie byli tak w czarnej D, w tej czarnej jaskini, najczęściej walczyli o to, żeby przetrwać, nie o to, żeby być szczęśliwymi. I tutaj powstała też ta piramida potrzeb Maslowa, czyli gdy zaspokoimy te najniższe potrzeby, dopiero wtedy mamy możliwość rozkminiać nad innymi rzeczami. I też ja to zauważyłem, między innymi też u siebie, czy też u innych osób, że często ludzie najpierw się skupiają na zarobieniu pieniędzy, nie? Czyli ta potrzeba bezpieczeństwa, zabezpieczenia rodziny, żeby nigdy mi tego, tej żywności, żeby ta rodzina przetrwała, czyli znów ten atawizm. I gdy to zabezpieczymy i później ludzie sobie te pieniądze odkładają, czy już zaczynają nie widzieć, przestają widzieć różnicę w tych dochodach, zaczynają się czuć na tyle spokojni, że zaczynają właśnie potrzebować kolejnych rzeczy, czyli kolejnych potrzeb, tych poziomów, czyli zastanawiają się właśnie nad tym, czym jest szczęście, po co żyją. I zauważyłem, że wiele osób, które gdzieś tam najpierw się fokusowały na zarabianiu pieniędzy, jakichś tam multimilionerów, bardzo często później piszą książki, opowiadają, czym jest szczęście. Bill Gates powiedział gdzieś tam w wywiadzie, że po zarobieniu tak dużej ilości pieniędzy zrozumiał, że powinien postawić na coś innego, że w swoim życiu widzi po zarobieniu tak dużej kasy, no, że prawdziwa wartość to są właśnie bliscy, spędzanie z nimi czasu. Czyli jak już zasypiesz ten dołek, czyli te braki w swoim życiu finansowe, jakieś tam właśnie potrzeby tego poczucia bezpieczeństwa, zabezpieczenia rodziny, no to wtedy wchodzisz na te poziomy, gdzie się zastanawiasz nad tym, czym jest szczęście. A na tym podstawowym poziomie dla nas szczęście to jest po prostu w większości przypadków brak nieszczęścia. Druga bardzo ważna rzecz to jest to, że to każdy z nas musi sobie zdefiniować to, czym jest szczęście. Często właśnie tak jak moja podróż, czy wielu innych osób i jakby, nie wiem, czy na szczęście, czy to, że udało mi się osiągnąć te milionowe przychody, czyli dążenie do tego miliona, dojście do tego i to, że to przeżyłem, może nie na zasadzie, że przetrwałem, ale przeżyłem to i mam te doświadczenia, to zrozumiałem, że właśnie wiele osób myśli, że duże pieniądze dadzą im szczęście. Jakby to wyeksplorowałem i zacząłem rozumieć, że tak naprawdę duże pieniądze nie służą do zdobywania szczęścia, one służą do zdobycia bezpieczeństwa, one dają więcej takiego luzu w życiu, więcej poczucia tego bezpieczeństwa, ale wielu rzeczy pieniądze ci w życiu nie rozwiążą, nie? Jakieś, nie wiem, problemy zdrowotne, inne rzeczy. Więc dało mi to dużo do myślenia i zrozumiałem, że właśnie każdy musi zdefiniować swoje szczęście i często będziesz redefiniował to szczęście, czyli często będzie tak, że to, co myślałeś, że ci da szczęście, czyli pójście w pewną drogę, nie? Czyli na przykład skręcenie, nie wiem, powiedzmy w lewo, gdy stoisz na tym rozdrożu i powiedzenie sobie, okej, będę teraz cisnął, nie wiem, sukces zawodowy, finansowy, wierzę, że to mi da szczęście. No i często tam pójdziesz i się okaże, że kurde, no poszedłem nie w tym kierunku. Więc też ja często o tym mówię, żeby na ile się to da zrobić, czasami oczywiście w kwestii tygodnia, miesiąca, czasami będziemy więcej pracowali, a nie poświęcimy czasu na coś innego. Ale zawsze uważam, że warto to koło życia mieć gdzieś tam w głowie, czyli te różne obszary typu właśnie rodzina, bliskie osoby, czas dla nich, czas dla siebie, praca, pieniądze, finanse, zdrowie. I wtedy te wszystkie rzeczy się fajnie przestawiają, czyli jakby nie stawianie na to w tym przypadku, że wszystko rzucam na jedną kartę i wierzę, że duża kasa, te miliony na koncie rozwiążą wszystkie moje problemy, przestanę być samotny, nie wiem, będę bardziej atrakcyjny. No i okazuje się, że niestety w większości przypadków takie postawienie na tego jednego konia, szczególnie finansowego, czy tam powiedzmy zawodowego, jak poczytamy sobie, no jest bardzo rozczarowujące, nie? No bo właśnie człowiek może ma te pieniądze, ale do pieniędzy się nie przytuli, czy ta chemia mózgu, oksytocyna, która wydziela się wtedy, kiedy mamy bliską osobę, więc taka osoba bardzo często, która ma kasę, ona się do tych pieniędzy nie przytuli i co z tego, że ma pieniądze, jak będzie się czuła samotna, czyli te lęki właśnie związane z tym przetrwaniem, że nie mam kogoś bliskiego, one będą psuły tą całą radość z zarabiania pieniędzy. Ja po latach zrozumiałem, że największą radość właśnie mi daje to, że ja lubię zarabiać pieniądze, ale lubię się też nimi dzielić. Jakby lubię dzielić to szczęście z tego, co mi dają pieniądze. No jakby to mi też uświadomiło, że chyba o wiele fajniejsze i dające więcej satysfakcji jest dzielenie się z innymi, dzielenie się tą radością, dzielenie się swoim życiem, niż właśnie samo zarabianie tej gotówki daje po prostu szczęście. Więc każdy musi sobie to szczęście zdefiniować. Ono się będzie redefiniowało i tego się nie ma co wstydzić, bać. Nie można sobie mówić, że kurczę, kiedyś myślałem, że to jest to, teraz mi się to odmieniło. Będzie ci się odmieniało, bo to jest naturalne. Z wiekiem pamiętaj też, że chemia mózgu się zmienia. Stajesz się inny. Ja pamiętam jeszcze, jak grałem wesela, to miałem jakieś taką rozkminkę gdzieś tam, wiesz, 12 w nocy.
I zauważyłem ciekawą rzecz. Tu wiesz, stoimy tam na tej scenie, jest jakiś harmider i czekają na dziadka i babcię, nie? I tu wiesz, dużo młodych ludzi, wszyscy na tacy nakręceni i czekają. I tak bardzo powolutku idzie sobie ten dziadek z tą babcią i tak sobie zrozumiałem, to mnie tego właśnie nauczyło, że on miał po prostu wywalone, że tam każdy się śpieszy, bo tu jakieś, wiesz, terminy, tu tort, to tamto. A on sobie idzie spokojnie, patrzy na niego, nie wiem, 200 osób, on ma to totalnie wywalone. I to mi przypomniało o tym, że w każdym wieku będziesz inny. To, co ja myślałem, że będę robił w wieku 20 lat, 30, jakim będę, nie wiem, harpaganem, że będę mógł siedzieć do 3 w nocy i pracować, to bardzo szybko siadłem na tyłek, bo w wieku 30-40 lat pracujesz już całkowicie inaczej. I tego nie zatrzymasz. Będziesz inny w wieku 50-60 lat, będziesz miał inne priorytety. Tutaj w wieku 20-30 lat marzysz o zarabianiu milionów, a często w wieku 60 lat marzysz o tym, żeby się na drugi dzień obudzić i czuć zapach, nie wiem, plaży, wiatru, czy przeżyć coś fajnego w swoim życiu. I to ci się będzie zmieniało. I ja też kolejną rzeczą, która mi dała takie poczucie tej satysfakcji, szczęścia, jak zwał, tak zwał, tej takiej satysfakcji z życia, to nauczenie się bycia z boku, czyli nauczenie się bycia tym obserwatorem, czyli nie bycia ciągle cały czas w tych, nie wiem, przeżywanie tych sytuacji, tylko jak się coś spieprzy albo coś jest bardzo dobrze, to umiejętność takiego wymyślania sobie, zwizualizowania sobie, że ja to obserwuję, nie? Po prostu przyglądam się temu, nie oceniam tego, czy to jest dobre, złe, bo nie wiem, co będzie się z tym działo, jakie będą wnioski z tego, co ci się dzisiaj wydarzyło, na przykład za 2 lata, za 10 lat. Więc żeby mieć mniej tego stresu, a stres cię wykańcza, naucz się zadawać sobie pytanie, okej, co by było, gdybym obserwował to z boku, to całe wydarzenie. I wtedy to, że się zmienia, że będą ci się te jakby definicja szczęścia, co jest dla ciebie szczęściem, to będzie się zmieniało, to jesteś ty. I to zaakceptuj, baw się tym. Okej, kiedyś myślałem, że to jest szczęście. Wszedłem w tą podróż, czasami coś straciłem, czasami coś zyskałem, ale to jest moja przygoda. Tam się czegoś nauczyłem, kimś się stałem, kimś innym, lepszym, czasami gorszym, nie, dla siebie, ale jest to jakiś proces. Kimś się stawałem, nie, więc ty to definiujesz i będzie się to zmieniało. Trzecia rzecz to jest to właśnie, że w większości przypadków poczucie szczęścia to jest poczucie braku nieszczęścia. Czyli ludzie mają takie dążenie właśnie do stałego bycia w szczęściu, a tak się tak naprawdę nie da. Twój mózg nie może tak funkcjonować. On jest cały czas na tym stand-by'u. Czyli gdy wstajesz rano, to zwierzę w nas, ten człowiek atawistyczny, pierwotny, cały czas ma być na czuwaniu. On musi cały czas być w takim lekkim stresie, bo tak jak często mówię, jeżeli sobie pójdziesz do lasu i zobaczysz dzikie zwierzę, to nie jest to zwierzę, które przytula drzewa i wącha kwiatki, tylko cały czas jest w takim, wiesz, napięciu, czuwaniu. I w tobie przede wszystkim na początku jest to zwierzę. Czyli to, że czujesz ten dyskomfort, to nie bij się z tym, nie? Jeżeli czujesz się nieszczęśliwy dzisiaj, bo na przykład nieszczęśliwość w tobie, poczucie tego braku szczęścia, związane jest z tym, że się gorzej czujesz, nie wiem, czujesz większe napięcie. To jest normalne i właśnie akceptacja tego, że tak działa nasz mózg, pozwoli ci powiedzieć sobie, okej, akceptuję to. Dzisiaj czuję rozdrażnienie, teraz się czuję fantastycznie, wiem, że to jest sinusoida, tak działa nasz organizm. Jak jesteś głodny, czujesz się rozdrażniony. Jak się najesz, czujesz się szczęśliwy przez chwilę, bo masz ten wylew dopaminy i wszystko to jest tak naprawdę chemią mózgu. I to jest ta rzecz czwarta. Że czy musimy traktować aż tak poważnie to szczęście, czyli to dążenie, ten hedonizm w taki sposób, skoro jest to tak naprawdę chemia mózgu, czyli pewne substancje ci się wydzielają, czyli zjesz, masz dopaminę, ktoś cię przytula, wydziela się oksytocyna. Więc tak naprawdę jesteś niewolnikiem chemii swojego mózgu. Czy uważasz, że wszystko masz postawić na tą kartę, żeby cały czas dążyć do szczęścia? I uważam, że to jest ten błąd, że my chcemy przez to takie dążenie do szczęścia, takie chore, my chcemy jakby naginać to, jak działa nasz organizm. A nasz organizm nie został stworzony do tego, żeby cały czas czuć to szczęście, bo gdybyśmy ciągle czuli to szczęście, to byśmy nie wyczuwali zagrożenia i zaraz byśmy zginęli. Więc te osobniki, które cały czas były wąchaczami kwiatów i przytulaczami drzew, to tak naprawdę one nie przetrwały. I właśnie ta czujność przetrwała i to jest bardzo ważne. Piąta rzecz, która też jakby z tego wszystkiego wynika, że szczęście to tak naprawdę kontrasty. Trudno być szczęśliwym albo jakby umieć dostrzec to szczęście, jeżeli kiedyś nie miałeś, nie byłeś w tym dołku. Ja pamiętam właśnie to moje takie pierwsze doświadczenia z jakąś cięższą pracą
I pamiętam właśnie, jak tam w tych zakładach mięsnych myłem te pojemniki, bo zbierałem na gitarę i pamiętam te takie mega zmęczone dłonie, takie zszargane, bolesne i cały czas marzyłem o tym, że pójdę sobie do tej tak zwanej drewutni, gdzie mieliśmy próby, tam stał taka replika Gibsona, taki wiśniowy, podpalany. Ja sobie widziałem to, czułem, że zagram sobie bluesa, czułem, że cierpię, że mnie bolą te łapy. Była 21, zapisywałem sobie te godziny w tym zeszycie i przypominałem sobie, może to jest chore, ale myślałem sobie o tych wszystkich bluesmenach czarnoskórych, którzy grali gdzieś tam na tych plantacjach bawełny. Z tego bólu się to wszystko gdzieś tam wywodziło. I ja czułem, że ich rozumiem, że nie da się zrobić muzyki dobrej, jeżeli nie masz w sobie tego bólu, który chcesz za pomocą tych nut gdzieś tam z siebie wydobyć. I ja wracałem sobie do tej drewutni i wiedziałem, że chciałem sobie zagrać bluesa po swojemu, żeby ten ból tych dłoni, tej ciężkiej pracy, żeby to mi dało właśnie tą przyjemność. Ale bez tej ciężkiej pracy nie miałbym tej przyjemności z tej gry. Czyli te potężne kontrasty powodują, że wtedy odczuwamy coś, co my nazywamy szczęściem. A to jest po prostu rozprężenie. Tu masz stres, tu masz rozprężenie. Tu ciężko pracujesz, tu masz nagrodę. I uważam, że to daje ludziom może nie szczęście, ale bardziej takie poczucie spełnienia. Kiedy się ciężko napracujesz, wtedy lepiej smakuje odpoczynek. Gdy tylko odpoczywasz, czyli masz ciągle, powiedzmy, brak tych bodźców stresujących, to zaczynasz czuć się źle, czuć się niepotrzebnie. Czujesz, że coś jest nie tak. Więc akceptacja tego, że będziesz miał gorsze momenty, lepsze momenty, jest, uważam, najważniejsza. Po prostu spojrzenie z boku. Taki jestem, bo jestem człowiekiem i to jest naturalne. Bardziej naturalna jest ta taka huśtawka nastrojów, niż właśnie sądzenie, że cały czas będziesz szczęśliwy. I szósta rzecz, właśnie czy pieniądze dają szczęście. Uważam, że to jest źle zadane pytanie. Tak jakbyśmy, ja często porównuję to do tego, czy nie wiem, czy widelcem zjesz zupę. No, to widelec nie służy do jedzenia zupy, tylko łyżka. Więc coś innego służy do tego szczęścia. Pieniądze są takim elementem, który gdzieś tam jest w otoczeniu tego szczęścia. Na pewno pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa, dają poczucie większej wolności. Ale tak jak ci mówiłem, jeżeli tego nie zrozumiesz, no to jak nie masz pieniędzy, no to zaczynasz chcieć zarabiać więcej, żeby się zabezpieczyć, żeby czuć się bezpiecznie. Gdy już zarobisz duże pieniądze, mówisz sobie, ok, czułem się tyle niebezpiecznie czasu bez pieniędzy albo z małymi pieniędzmi, więc teraz sobie odłożę dużą sumę, żeby się czuć zabezpieczony. Gdy zaczynasz odkładać te większe sumy, zaczynasz się martwić, że stracisz te większe sumy. I tak naprawdę po latach zrozumiałem, że to nie chodzi o sumy, brak ich, posiadanie czy też nie, tylko chodzi o to, że po prostu taki jest nasz organizm, taki jest nasz mózg, że on tak funkcjonuje, on ciągle musi mieć te mocne bodźce związane ze strachem i zrozumiałem, że jest to chore i nauczyłem się przestać się bać. I to jest ta wolność. Zrozumiałem, że jak, nie wiem, miałem 15-16 lat, miałem niewiele tych pieniędzy. Teraz mam ich więcej, ale to nie powoduje, że jakby trzymam to rękoma na takiej zasadzie, że boję się to stracić. Po prostu to sobie płynie. I tu umiałem funkcjonować i umiem funkcjonować teraz i wiem, że zawsze sobie poradzę, bo pieniądze nie są w tym momencie najważniejsze. One są ważne, pomagają, dają dużo swobody, są na pewno takim miernikiem, tak? Czy idziesz w dobrym kierunku, czy dużo sprzedajesz, bo można to zmierzyć, ale nie są wszystkim i to jest bardzo ważne, że one nie służą do dawania szczęścia, one bardziej służą do tego, żeby dać ci spokój i też, jeżeli to źle rozegrasz, to pieniądze i te rzeczy, które za nie kupisz, jeszcze bardziej ci skomplikują życie, czyli jeszcze jakby staniesz się mniej szczęśliwy, bo będziesz się martwił, jak zatrudnić ogrodnika i jak kupić paliwo do swojego jachtu. Więc utrudnianie sobie życia przez to, że zarobiłeś większe pieniądze, też nie będzie takim krokiem do szczęścia. Siódma rzecz, też taka kwestia badaczy szczęścia, że szczęście daje nam bycie potrzebnym. I to jest jakby jedna z takich najważniejszych rzeczy, czyli bycie z bliskimi osobami, to poczucie, że możesz się do kogoś przytulić, że nie czujesz się sam, że wiesz, że jak będziesz miał te 70-80 lat, to będziesz mógł trzymać swoją żonę za rękę, biegać z wnukami i dobrze się bawić i że będziesz się czuł potrzebny innym i także ta misja w życiu, nie? Czyli to, co ja robię, nagrywając na przykład ten podcast, to wiem, jak widzę te statystyki ludzi, którzy później do mnie piszą, czy też ty, jak napiszesz do mnie na Instagramie, to jest właśnie to bycie potrzebnym i uważam, że też te media społecznościowe, jeżeli to dobrze rozegrasz, czy nawet tworzenie materiału, pisanie bloga, nagrywanie vloga o swoim życiu, dzielenie się tym, co dzisiaj zjadłeś, co myślałeś, jak minął ci dzień, jest dawanie ludziom wartości i właśnie to jest też daje to szczęście, bo czujesz się potrzebny. To, że ktoś czeka na twój materiał. Ostatnio ktoś mi napisał na storiesach i powiedział tak, że ta systematyczność, którą ja mam, to jest dla niego jest to na tyle fajne, że
zawsze sobie wie, że zawsze po pracy obejrzy sobie Hiszpanię, którą ja pokazuję w storiesach, i dla tej osoby ta codzienność, że sobie zobaczy, jak jest w Hiszpanii, zainspiruje się, to jest dla niego wartość. I jakby ta moja misja, to bycie potrzebne innym osobom, też mi daje to szczęście. Wstajesz sobie rano i mówisz, jest na przykład tysiące osób, dla których jesteś potrzebny, którym jesteś potrzebny. I to daje taką satysfakcję. Oczywiście można być również szczęśliwą osobą, gdy jesteś potrzebny dwóm, trzem osobom, żona, twoje dzieci, ale też myślę, że to tak działa atawistycznie, że bycie potrzebnym tysiącom osób też daje ci taką mega satysfakcję i to wyrzuty dopaminy, że czujesz też się zabezpieczony, że tyle osób ciebie potrzebuje i to jest fajne. No i ósma rzecz to jest dzielenie się z innymi. Też już chyba to dzisiaj wybrzmiało. Czyli gdy dzielisz się z innymi, tak naprawdę stajesz się bardziej szczęśliwy, niż gdy tylko sobie gdzieś tam te pieniądze zbierasz. W większości oczywiście przypadków. Przypomniała mi się taka historia, właśnie kiedyś tak sam gdzieś tam sobie o tym pomyślałem, czym jest dla mnie miłość do mojej żony. To jest to, że pamiętam, że robiłem kawę. No, Sylwia mówi, zrób kawę. Poszedłem robić i tak, było trochę tej takiej starej, znaczy starszej kawy, mniej świeżej, i taka nóweczka, rozpakowałem, świetny zapach i miałem wybór, bo akurat nie starczyłoby tej starszej na dwie kawy, czy tej nowej, a nie chciałem wyrzucać tej starej, no gdzieś jeszcze tam mam te naleciałości, że no nie wyrzucam jedzenia i sobie myślę tak, że żonie oddam tą smaczniejszą, a sam wypiję tą trochę mniej smaczną. I wtedy tak się na tym przyłapałem, że wow, to jest właśnie to, że to jest ta bezwarunkowa miłość, bo ja nie chwaliłem się tym, nie opowiadałem jej o tym, tylko to jest właśnie w tobie, że wolisz dać komuś coś lepszego, niż sam to weźmiesz. I uważam, że to daje też takie poczucie pełności w życiu, tego, tej radości dzielenia się z tym, co masz. I to też daje to mega poczucie szczęścia. Czyli nie ciągle, jak mogę sam zarobić więcej, tylko jak mogę pomóc innym. I też jakby to posiadanie pieniędzy też mi to uświadomiło, że teraz właśnie dzięki temu, że mam pieniądze i czuję się bezpieczniej, że wiem, że nie muszę tak aż tyle harować, to wiem, że to mi daje tą szansę tworzenia większej ilości takiego materiału, nagrywania podcastów, dzielenia się wiedzą, pisanie tych podsumowań, bo mam pisanie książek, które nie są jakoś tam mega dochodowe, ale wiem, że dają dużą wartość. I też dzielenie się właśnie z innymi da ci to poczucie szczęścia. Dziewiąta rzecz, którą zrozumiałem, to jest to, że musisz przestać się oszukiwać, że możesz wszystko kontrolować. I też ostatnio miałem takie właśnie wnioski, że wiele osób w tej całej nawale informacji, nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zabezpieczanie się na emeryturze i tak dalej. I to daje też ludziom brak tego szczęścia, tej satysfakcji, bo ciągle czuję ten niedosyt, nie? Że okej, już zarobiłem jakieś pieniądze, ale muszę jeszcze kupić te nieruchomości, bo nie wiadomo, co będzie na emeryturze. Jak najbardziej jestem za tym, żeby przewidywać pewne rzeczy, ale uważam, że jeżeli myślisz, że jesteś w stanie wszystko przewidzieć, mieć wszystko kontrolować, to cię tak stresuje, że też zabiera ci tą radość swojego życia. Że więc też się naucz jakby patrzeć na to z boku. Naucz się tego, że już byłeś w czarnej D prawdopodobnie, więc nie bój się tego, że coś się za chwilę wydarzy i znów będziesz w czarnej D. Pamiętaj o tym, że w większości przypadków nie potrzebujesz aż tak dużych pieniędzy, jak myślisz, i prawdopodobnie bardziej się boisz utraty prestiżu niż tego, że nie wiem, umrzesz z głodu, nie będziesz miał gdzie mieszkać, czy twoja rodzina, bo takie sytuacje, że ktoś umie pracować, raczej trudno jest osiągnąć aż taki poziom. Więc tak naprawdę byłeś już w różnych sytuacjach i ciesz się z tego życia, ciesz się z tych momentów, bo właśnie szczęście to są te momenty, a nie staraj się wszystkiego kontrolować, bo to kontrolowanie twojego jakiegoś tam prestiżu, na który wszedłeś, samochodu, który masz, mieszkania, w którym mieszkasz, domu, to wszystko nie ma znaczenia tak naprawdę. W wieku 60-70 lat nie będziesz o tym myślał. Będziesz myślał o tym, czy twoje życie fajnie przeżyłeś, ze smakiem, czy po prostu ciągle byłeś zestresowany i tak naprawdę postawiłeś nie na tego konia, co trzeba. Więc dziesiąta rzecz bycia szczęśliwym to jest to, żeby nauczyć się być tu i teraz. To nauczy mnie tego Eckhart Tolle. Polecam ci jego książkę. Nie pamiętam tytułu. Coś z teraźniejszością. I tam właśnie opowiedział o tym, że smutek, ból daje nam to, że chcemy przewidzieć przyszłość i ciągle tkwimy w przeszłości. I żadna z tych rzeczy nie istnieje, żadna z nich się nie da przewidzieć. Wielu rzeczy ludzie nie są w stanie przewidywać, pomimo że bardzo się starają, a to jest powodem twojego bólu, a ból powoduje, że nie możesz być wtedy szczęśliwy. Więc jeżeli nauczysz się chwytać ten moment, to tu i teraz, cieszyć się, tak jak ostatnio słyszałem taki fajny patent od jakiejś tam amerykańskiej specjalistki od finansów,
że dała taki tip, żebyś się nauczył kilka razy dziennie okazać komuś życzliwość bez powodu. I to jest fenomenalne, bo idziesz sobie tutaj w Hiszpanii. Hiszpania też mnie dużo nauczyła pewnych takiego innego podejścia do życia. W Polsce się, jak sobie przypominam, żyje się po to, żeby ciągle pracować. Tutaj w Hiszpanii jest odwrotnie. Tutaj ludzie po prostu sobie żyją, a praca jest takim dodatkiem, nie? Czyli pracują, żeby żyć, żeby przeżyć, żyć i tak dalej, ale potrafią się cieszyć inaczej. Życiem, smakiem życia, rozmową z inną osobą. I to mnie też właśnie nauczyło tego, że idziesz i się, ludzie się do ciebie uśmiechają, czy ty się do nich uśmiechasz i widzisz tą radość. Oni się nie zastanawiają może nad emeryturą, nad tym, jak kupić sobie kolejny dom, żeby komuśkolwiek zaimponować, bo w nich czegoś takiego nie ma. Oni czerpią przyjemność z czegoś innego, z bycia z bliskimi, z wyjściem do pubu z rodziną, z przegadaniem 2 godzin gdzieś tam w jakimś fajnym miejscu. I to jest wszystko. Oni jakby nie chcą sobie budować kolejnego domu, kupować kolejnego samochodu, żeby zaimponować sąsiadowi, a on wejdzie w tą grę i kupi jeszcze większy dom i większy samochód, czy żeby zaimponować rodzinie, teściom, komuś tam jeszcze. Tutaj w ogóle tego nie ma. Więc to też jakby mnie uczy. Nie mówię, że to jest gorsze, lepsze, ale uczy mnie też tego innego podejścia. Więc też jakby takie przeprowadzenie się do innego kraju też daje ci taki eksperyment życiowy, bo możesz sobie obserwować, że no nie jesteś tym pępkiem świata, że to nie jest tak, że Polska jest, nie wiem, we wszystkim najlepsza i tu jest w ogóle, tylko tu można żyć. Więc jakby też ta taka pokora, że nie jesteś pępkiem świata, że są inne kultury, że ludzie mogą inaczej żyć, że mogą nie mieć klamek zewnętrznych, a w Polsce one są, też daje dużo takiej satysfakcji z życia. Więc wierzę, że te kilka podpowiedzi, też oczywiście nie traktuj tego jako jakoś wyrocznie, to jest po prostu moje zdanie. Być może ty sobie to gdzieś tam pomieszasz właśnie ze swoją definicją szczęścia, ale wierzę, że ci to pomoże być może gdzieś tam przestawić pewne rzeczy w życiu. Jeżeli ci to pomogło, napisz do mnie na Instagramie, odpiszę ci i widzimy się w kolejnym odcinku podcastu. Mirosława Skwarka, dzięki, trzymaj się, cześć.